Dzień dobry, drodzy bracia i siostry w wierze. W dzisiejszym odcinku naszego kanału pragnę zaprosić Was na niezwykłą podróż w głąb proroctw na rok 2024, a wszystko z uwzględnieniem Biblii. Rozważymy wspólnie cztery kluczowe trendy, które mogą rzucić nowe światło na to, co przyniesie nam przyszłość. Te proroctwa, otoczone aurą tajemniczości i głębokiej duchowości, są jak otwarte okno na nadchodzące czasy. Niech ten film będzie dla Was źródłem inspiracji i refleksji, a może nawet przewodnikiem przez niepewne wody przyszłości. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, aby razem tworzyć naszą wspólnotę poszukujących prawdy. Udostępnijcie ten film swoim przyjaciołom i rodzinie, aby i oni mogli podzielić się z nami tą wyjątkową podróżą. I pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, jeśli film Wam się spodoba. Mam nadzieję, że pozostaniecie ze mną do końca tego odcinka, abyśmy mogli razem zgłębić te fascynujące wizje i przepowiednie. Zacznijmy więc naszą podróż z otwartym umysłem i sercem, gotowi odkryć to, co zostało przepowiedziane. W tych niepewnych czasach, które przeżywamy, czuję, że stoimy na progu niezwykle kluczowego momentu. Rok 2024 jawi się przed nami nie tylko jako kolejny kalendarzowy punkt odniesienia, ale jako znaczący kamień milowy w proroctwach biblijnych. To coś znacznie więcej niż zwykłe kazanie. To wezwanie do zwrócenia uwagi na znaki, które codziennie do nas docierają. Znaki zapisane w Pismach Świętych, które wydają się być coraz bardziej zgodne z naszym dzisiejszym światem. Obserwując życie wokół nas, zauważam, że im bliżej jesteśmy roku 2024, tym bardziej nabierają znaczenia te proroctwa. Nie sposób ignorować tych znaków. Pierwszy z nich, który mnie szczególnie uderza, to wzrost globalnej jedności i zarządzania. Widzę, jak nasz świat staje się coraz bardziej powiązany poprzez handel, technologię i geopolitykę. Coraz częściej obserwuję próby tworzenia silniejszych globalnych sojuszy, co może nawet prowadzić do ruchu w kierunku bardziej ujednoliconego globalnego systemu zarządzania. To trend, który wyraźnie wskazuje na to, jak nasz świat ewoluuje i zmienia się, coraz bardziej skupiając się na współpracy na skalę, jakiej wcześniej nie doświadczyliśmy. Przeglądając strony Pism Świętych, natrafiam na fragmenty takie jak te w Księdze Objawienia, rozdział 13, wersy 7 i 8, które mówią o potężnej sile światowej z władzą nad każdym plemieniem i językiem. Te słowa sprawiają, że zastanawiam się głęboko nad obecnymi wydarzeniami na świecie. To, co obserwuję, to nie tylko rosnąca globalna jedność i zarządzanie, ale także kształtowanie się sceny na przybycie znaczącej proroczej postaci – Antychrysta. Ta narastająca fala integracji międzynarodowej wydaje mi się czymś więcej niż tylko przypadkowym zbiegiem okoliczności. Dostrzegam w niej istotny krok w przygotowaniu terenu dla wyłonienia się światowego lidera, takiego jak przewiduje to biblijny Antychryst. Gdy jestem świadkiem tworzenia się nowych sojuszy i związków między krajami, uświadamiam sobie, że nie mamy tu do czynienia z prostą grą geopolityczną. To, co widzę, wydaje się być raczej manifestacją starożytnych proroctw. To doświadczenie prowokuje mnie do refleksji nad znaczeniem tych proroctw w naszym współczesnym świecie. Czyżbyśmy rzeczywiście zbliżali się do czasów, o których mówią te pradawne teksty? To pytanie, na które staram się znaleźć odpowiedź, obserwując rozwijające się wydarzenia na arenie międzynarodowej. Zastanawiam się często nad słowami Pisma Świętego, które od wieków wskazują na proroctwo o jednym człowieku, który przyjdzie, by poprowadzić świat. Ten człowiek, według proroctw, będzie dzierżył niezrównany wpływ i kontrolował ogromną globalną społeczność. To wizja, która pobudza wyobraźnię i skłania do głębokiego zastanowienia. Gdy spoglądam na świat dookoła, dostrzegam, jak wszystko jest ze sobą nierozerwalnie powiązane. Żadne wydarzenie nie jest odosobnione. Nic nie istnieje w izolacji. Każda wojna, każda plotka o wojnie, każdy sojusz i każde nieporozumienie, wszystkie te zdarzenia wydają się być częściami proroczego planu Boga. Świat, choć wydaje się czasem chaotyczny, tak naprawdę jest częścią większego porządku. Może nas zaskoczyć to, co dzieje się wokół nas, ale Bóg nie jest zaskoczony. Wszystkie te wydarzenia toczą się zgodnie z Jego proroczym harmonogramem. Gdy Jezus był na ziemi, mówił o rzeczach, które mają nadejść, a Księga Objawienia zapewniła dalsze spostrzeżenia dotyczące tych przyszłych zdarzeń.
Kiedy obserwuję bieżące wydarzenia na świecie lub oglądam wiadomości, zawsze staram się zadać sobie pytanie, jak to się ma do proroctw biblijnych? Jakie to ma znaczenie dla powrotu naszego Pana? Zaczynam rozumieć, że nic, absolutnie nic, co się dzieje, nie jest bez znaczenia. Wszystko jest częścią proroczej linii czasu Boga. To zrozumienie sprawia, że patrzę na świat inaczej. Każde wydarzenie, każda decyzja polityczna, każdy kryzys czy zmiana społeczna może mieć głębsze znaczenie w kontekście biblijnych proroctw. To przypomnienie, że żyjemy w świecie, który jest częścią czegoś większego, czegoś, co zostało zaplanowane i przepowiedziane dawno temu. W tym kontekście moja wiara i moje zrozumienie świata stają się jeszcze głębsze i bardziej znaczące. W Księdze Objawienia, rozdział 13, werset 7, mówi się o potężnej postaci, która otrzymuje władzę, by prowadzić wojnę ze świętymi i pokonać ich, oraz by mieć władzę nad wszystkimi rodzajami, językami i narodami. Ta wizja jest dla mnie niczym przestroga, która każe zastanowić się nad obecną sytuacją świata. Taka wpływowa postać, jak opisano w proroctwie, wymagałaby infrastruktury wykraczającej poza granice i konwencjonalne systemy. To prowadzi mnie do refleksji na temat obserwowanych trendów w globalnej ekonomii, zwłaszcza wzrostu walut cyfrowych. Ostatnio coraz częściej słyszę wezwania do ustanowienia globalnej waluty cyfrowej, która miałaby usprawnić transakcje i stworzyć powszechnie akceptowany system gospodarczy. To odejście od tradycyjnej gotówki fizycznej to coś więcej niż tylko kwestie wydajności i bezpieczeństwa. To odzwierciedlenie stopniowego zbliżania się świata do jedności w różnych sektorach, w tym w gospodarce. Ujednolicona waluta cyfrowa mogłaby w istocie utorować drogę temu proroczo przepowiedzianemu liderowi do uzyskania bezprecedensowej kontroli nad światowym handlem. To, co obserwujemy teraz w technologii i finansach, nie są tylko izolowanymi wydarzeniami geopolitycznymi lub gospodarczymi. Są to znaczące elementy pasujące do ogromnej układanki proroctw o czasach ostatecznych. Te wzorce dają wierzącym możliwość rozpoznania czasów i przygotowania swoich serc i umysłów na to, co może nadejść. Gdybym cofnął się o 100 lat, a nawet 200, sfera nauki i technologii, jaką znamy dzisiaj, wydawałaby się niemal obca. Postępy, które dokonaliśmy w stosunkowo krótkim czasie, są niesamowite. Przejście od prymitywnych maszyn do wyrafinowanego cyfrowego świata, w którym jesteśmy dziś głęboko zakorzenieni, to nie tylko osiągnięcie naukowe, ale może być też częścią większego proroczego planu. Wszystko to prowadzi mnie do głębszej refleksji nad tym, jak współczesny świat i jego rozwój wpisują się w większy obraz proroctw biblijnych. Podróż technologiczna, którą odbywa ludzkość, jest fascynująca. Jest świadectwem naszej ciekawości, innowacji i nieustannej pogoni za nieznanym. Kiedy czytam w Księdze Objawienia, rozdział 13, wersy 16 i 17, o znaku, który wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i zniewoleni, mają otrzymać na prawą rękę lub na czoło i że bez tego znaku nikt nie będzie mógł kupować ani sprzedawać, zastanawiam się nad jego znaczeniem w dzisiejszych czasach. Ten fragment przez wieki był postrzegany jako odległa, niemal eteryczna przepowiednia. Mówi o epoce, w której ludzie będą nosić znak na prawej ręce lub czole. Znak, który stanie się kluczowym elementem w transakcjach gospodarczych, warunkiem wstępnym do podstawowych czynności kupna i sprzedaży. To, co kiedyś wydawało się nie do pomyślenia, teraz, w obliczu szybkiej ewolucji technologicznej, staje się coraz bardziej realne i wiarygodne. Myślę o postępie w dziedzinie płatności cyfrowych, identyfikacji biometrycznej i innych zaawansowanych technologii. To wszystko sprawia, że wizja znaku bestii, jak opisano w Księdze Objawienia, staje się bardziej namacalna. Czyżbyśmy zbliżali się do czasów, w których takie technologie będą spełniać rolę opisaną w proroctwach? To prowokuje mnie do głębszego zastanowienia się nad znaczeniem i kierunkiem, w jakim zmierza nasz świat. Jest to przypomnienie, że w czasach, które przeżywamy, technologia i wiara mogą być ze sobą nierozerwalnie powiązane. A to, co kiedyś było uważane za niemożliwe, teraz staje się częścią naszej rzeczywistości. W tych rozważaniach leży nasze wyzwanie, by zrozumieć, jak współczesne innowacje wpisują się w szerszy kontekst proroctw i naszego miejsca w historii. Żyjemy w czasach, w których rzeczy kiedyś uznawane za niemożliwe stają się codziennością.
To, co jeszcze 200 lat temu wydawało się nie do pomyślenia, dzisiaj jest naszą rzeczywistością. Przykładowo, globalny system monitorujący każdą naszą transakcję, który wydawał się być czystą fantazją, obecnie jest częścią codziennego życia. Gdy myślę o infrastrukturze wymaganej do poziomu kontroli i nadzoru, jakiego potrzebuje Antychryst, zgodnie z Księgą Objawienia, rozdział 13, werset 13-17, zdaję sobie sprawę, że taka technologia może być już dostępna lub bliska realizacji w roku 2024. To doświadczenie z aplikacją w moim samochodzie, która śledziła każdą moją jazdę, czas trwania, a nawet miejsca, gdzie się zatrzymałem, uświadomiło mi głębokość obecnej inwigilacji. To samo narzędzie nadzoru może być wykorzystane przez Antychrysta do dominacji nad światem. W obliczu szybkiego postępu technologicznego zaczynam dostrzegać, jak zbliżamy się do rzeczywistości opisanej w Księdze Objawienia, rozdział 13. Choć przez lata uczeni i teolodzy usiłowali zidentyfikować Antychrysta poprzez jego liczbę 666, znaczenie tej liczby pozostaje tajemnicą. Jednakże w kontekście proroctw biblijnych i technologii widać wzór, który pasuje do proroctwa znaku bestii. W tym zaawansowanym technologicznie wieku istotne jest, abyśmy z refleksją i rozeznaniem obserwowali rozwój wydarzeń. Zwracam też uwagę na trend numer 3 – odstępstwo i odejście od prawdziwej wiary, co jest ostrzeżeniem na rok 2024. Byliśmy świadkami wstrząsów w fundamencie wiary, która leży u podstaw chrześcijaństwa. To przypomnienie, że musimy być czujni i świadomi zmian zachodzących w naszym świecie, które mogą mieć głębokie duchowe konsekwencje. Kiedy czytam słowa Pawła w drugim liście do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 3, ostrzegające przed odstępstwem lub apostazją, uderza mnie ich aktualność. Termin apostazja, pochodzący z greckiego słowa apostasia, ma głębokie znaczenie, które obejmuje odejście, zdradę i bunt. To ostrzeżenie nie dotyczy przypadkowego odstępstwa od wiary, ale mówi o tym, że ogromna liczba ludzi odwraca się od Boga. To coś więcej niż tylko decyzja kilku osób. To bezprecedensowy globalny bunt przeciwko Bogu. Patrząc na świat dookoła, widzę, jak te słowa stają się coraz bardziej trafne. Nigdy wcześniej w moim życiu nie byłem świadkiem takiego odstępstwa od wiary. Świat, w którym żyjemy, przeszedł znaczące zmiany. A wśród tych zmian jest rosnąca tendencja do porzucania duchowych i religijnych wartości. To obserwacja, która prowokuje do głębokiej refleksji. Zastanawiam się, jak te zmiany wpływają na nasze życie duchowe i na naszą relację z Bogiem. W obliczu takiego odstępstwa od wiary jestem przekonany, że jako wierzący musimy pozostać mocni w naszej wierze, trzymać się nauk i wartości, które są dla nas drogie. I starać się być światłem w coraz bardziej sekularyzowanym świecie. Jest to wyzwanie, ale również okazja do głębszego zrozumienia naszej wiary i naszego miejsca w świecie. Obserwuję zmiany moralne o proporcjach, które mogłyby być opisane na kartach Biblii. Świat, w którym żyjemy, zdaje się coraz bardziej nienawidzić tego, co święte i prawe, jednocześnie akceptując, a nawet celebrując grzech i nieświętość. Zauważam, że nawet w niektórych kościołach, gdzie powinny panować najwyższe standardy moralności, zdarza się, że pastorzy żyją w grzechu, a ich działania są akceptowane, a nawet wychwalane. Wydaje się, że do roku 2024 będziemy świadkami jeszcze większego odpadania od wiary, nie tylko w społeczeństwie, ale także w samych kościołach. Liczba odstępców rośnie, a zapał, który wielu niegdyś żywiło dla Pana, wydaje się słabnąć. Miłość wielu do Pana ostygła. Dostrzegam, że Kościół coraz bardziej przypomina świat, a świat wdziera się do Kościoła. To głębokie i prawdziwe stwierdzenie, które powtarzam, ponieważ odzwierciedla ono niepokojący trend, który obserwuję. Jako wierzący widzę swoje zadanie w upewnieniu się, że nie dostosowuję się do tego świata. Jest to wyzwanie, aby nie ulegać wpływom tego świata i pozostać wiernym naukom i wartościom, które są fundamentem mojej wiary. To przypomnienie, że muszę stać mocno w moich przekonaniach i wartościach, niezależnie od zmieniających się trendów i nacisków społecznych. To wezwanie do bycia solą ziemi i światłem świata, nawet gdy świat wokół nas zmierza w innym kierunku.
Widzę, jak świat wokół nas próbuje kształtować nasze przekonania i ideologie, często w sposób sprzeczny ze Słowem Bożym zawartym w Biblii. Ten świat naciska, byśmy zaakceptowali rzeczy, które są niezgodne z Bożymi naukami, promując życie oparte nie na świętości i prawości, ale na hedonizmie. Świat ten popycha nas do poszukiwania natychmiastowego zaspokojenia i przemijających przyjemności, promując religię cielesną, religię pobłażania ciału. Czuję, że ten światowy sposób myślenia może sprawić, że poczujemy, iż mamy prawo do grzechu, kładąc nasze osobiste interesy ponad inne, czy też nieustannie oddając się grzechowi dla własnej przyjemności. Ale ważne jest, by pamiętać, że takie wpływy mogą nas oddalać od nauk Boga. Jako wierzący uważam, że naszym zadaniem jest opierać się tym wpływom i pozostać wiernymi naukom, które przekazuje nam Słowo Boże. Musimy być świadomi, że dostosowanie się do tego świata i jego hedonistycznych doktryn może prowadzić nas na ścieżkę, która jest daleka od tego, czego Bóg od nas oczekuje. Zamiast ulegać pokusom i naciskom świata, powinniśmy dążyć do życia, które odzwierciedla nasze chrześcijańskie wartości i przekonania. Jest to wyzwanie, ale także okazja do głębszego zrozumienia i wyrażenia naszej wiary w codziennym życiu. Obserwuję z niepokojem trend, który wyłania się ze świata i przenika do Kościoła. Ludzie twierdzą, że są chrześcijanami, ale jednocześnie nie podążają za naukami Biblii. To sprzeczne twierdzenie. Podobne do stwierdzenia, że jest się wegetarianinem, ale jednocześnie spożywa się kurczaka i wołowinę. Te pomysły ze świata, które infiltrują Kościół, są dla mnie powodem do głębokiej refleksji. Nie można być chrześcijaninem i jednocześnie ignorować lub lekceważyć Biblii. Jesteśmy świadkami znaczącego odejścia od wiary i muszę przyznać, że wiele osób już podążyło tą drogą. Wielu zostało sprowadzonych na manowce, a jeszcze więcej osób stoi na skraju podjęcia podobnej decyzji. W obliczu tego odstępstwa moje oddanie Bogu musi być zamierzone i świadome. Moja decyzja o podążaniu za Jezusem musi być przemyślana i głęboka. Jako wierzący uważam, że muszę świadomie wybrać wąską ścieżkę, którą podąża tylko nieliczna grupa. To wyzwanie, by znaleźć i podążać tą ścieżką, nawet gdy jesteśmy świadkami rosnącego odstępstwa od wiary. Jest to proces ciągłego poszukiwania, uczenia się i wzrastania w wierze, aby móc stawić czoła tym wyzwaniom i pozostać wiernym naukom, które są dla mnie drogowskazem w życiu. W obliczu roku 2024, który przynosi zarówno obietnice, jak i wyzwania, naszym obowiązkiem jako Kościoła jest nie tylko ochrona przed apostazją, ale także aktywne promowanie zdrowej doktryny. Jest to kluczowe, aby wiara raz przekazana świętym pozostała nieskażona i nierozcieńczona. Zauważam, że czwarty trend, który nasuwa się w kontekście tych czasów, to upadek moralny i zmiany wartości społecznych. Tkanka naszego społeczeństwa jest tkaną z wartości, norm i moralności, które spajają nasze społeczności. Gdy te nici osłabiają się lub zmieniają kierunek, społeczeństwo nieuchronnie przechodzi transformację. Stopniowe odchodzenie od tradycyjnych biblijnych nauk i wartości, opisanych w drugim liście Pawła do Tymoteusza, staje się coraz bardziej widoczne. Egoizm, pycha, bluźnierstwa i utrata naturalnego uczucia są na wzroście, co stanowi poważne zagrożenie dla naszych wspólnot. Niezwykle alarmujący jest wzrost egoizmu, który dominuje w dzisiejszej kulturze „ja jestem na pierwszym miejscu”. Biblijne ostrzeżenie przed ludźmi, którzy stają się kochankami samych siebie, wydaje się dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Widzimy to w relacjach między mężami i żonami, gdzie priorytetem stają się ich własne pragnienia ponad potrzeby rodziny, a także w zjawisku pastora, gdzie przywódca kościelny staje się bardziej widoczny niż nauki Jezusa Chrystusa. Jako Kościół i jako wierzący musimy przyznać i zająć się tym moralnym rozkładem. To nasza odpowiedzialność, aby promować zdrowe doktryny i pozostać wiernymi naukom Biblii, stawiając czoła tym wyzwaniom. Musimy być świadomi rosnącego egoizmu i innych negatywnych trendów, aktywnie przeciwdziałając im i utrzymując naszą wiarę silną i niezachwianą. Jest to zadanie trudne, ale niezbędne w celu utrzymania integralności i siły naszych wspólnot wiary. Reflektor skupienia na sobie rzeczywiście może zaślepiać nas na potrzeby innych.
Obserwujemy, jak narasta kultura skoncentrowana na własnej przyjemności i rozkoszy, gdzie dążenie do osobistych przyjemności często przeważa nad poszukiwaniem Boga. To podejście, zdominowane przez mantrę „jedz, pij i ciesz się, bo jutro umrzemy”, jest przykładem religii przyjemności, która w rzeczywistości staje się kultem ciała. Musimy być czujni, aby nie ulec pokusom, które oferuje grzech, w tym przelotne rozkosze, które mogą wydawać się atrakcyjne. To prawda, że grzech może być kuszący i przynosić pewnego rodzaju przyjemność, ale jak mówi pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 5, werset 6. Ta zaś, która żyje w przyjemnościach, jest martwa za życia. To silne ostrzeżenie, że życie skupione na przyjemnościach jest jak życie bez życia, ponieważ nie żyje się w zgodzie z Bogiem. Grzech w swoich różnych formach, czy to rozpusta, cudzołóstwo, niemoralność seksualna, sianie niezgody, dążenie do zemsty, narkotyki czy alkohol, może oferować własne formy przyjemności, ale są one krótkotrwałe i zwodnicze. Grzech zawsze prowadzi do pragnienia coraz więcej, nigdy nie zaspokajając w pełni. W 2024 roku i w kolejnych latach świat może nadal czcić na ołtarzu przyjemności, ale jako wierzący powinniśmy pamiętać, że jest to podejście samolubne, które popycha nas do przedłożenia swoich grzesznych pragnień nad dobrostan i przyszłość naszych bliskich. Musimy myśleć o wpływie naszych grzechów na rodzinę i bliskich, o tym, jak mogą one zniszczyć rodzinne więzi. Przyjemność grzechu jest zwodnicza i może nas zwieść, sprawiając, że myślimy, iż możemy prowadzić podwójne życie. Ale to niemożliwe. Musimy pamiętać o wartościach, które są ważniejsze niż chwilowa przyjemność. O miłości do rodziny, męża, żony, dzieci. Te wartości są warte więcej niż chwilowa przyjemność grzechu. To wyzwanie, by żyć życiem zgodnym z wartościami, które wyznajemy jako wierzący. Sekretna przyjemność ukrywana przed najbliższymi może wydawać się chwilową ucieczką, ale w rzeczywistości stanowi poważne zagrożenie. Jak mówi Księga Liczb, rozdział 32, werset 23. Bądź pewien, że twój grzech cię odkryje. Ta przestroga jest kluczowa, przypominając, że choć grzech może być chwilowo ukryty, ostatecznie zostanie ujawniony, często z niszczycielskimi konsekwencjami. W obliczu wyzwań roku 2024 i dalej, nasza potrzeba czujności i rozeznania w wierze nigdy nie była większa. Trendy takie jak globalna jedność, apostazja i upadek moralny, które obserwujemy w naszym świecie, nie są tylko zwykłymi obserwacjami, ale ostrzegawczymi znakami, które wzywają nas do głębokiego zastanowienia się i działania zgodnie z naszymi przekonaniami, szczególnie w obliczu możliwości zmierzania świata w stronę nowego porządku, który może być sprzeczny z naszymi wartościami. Jako wierzący jesteśmy wezwani do znalezienia siły w naszej wierze i Piśmie Świętym. Musimy pozostać niezłomni, pielęgnując naszą relację z Bogiem i wzmacniając podstawy naszych przekonań. To czas, abyśmy stali mocno w naszej wierze, nie ulegając pokusom i naciskom świata, który nas otacza. Musimy pamiętać, że nasza wiara i nasze przekonania są naszym przewodnikiem i opoką, szczególnie w czasach niepewności i zmian. To nasza odpowiedzialność, by utrzymywać naszą duchowość i moralność, opierając się na solidnych fundamentach naszej wiary i Piśmie Świętego. Serdecznie dziękuję każdemu z Was za to, że byliście ze mną przez cały ten film. Wasze zaangażowanie w rozpowszechnianie tych przemyśleń jest naprawdę cenne. Gorąco zachęcam Was do dzielenia się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, aby to ważne przesłanie mogło dotrzeć do jak największej liczby osób. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam Cię do tego teraz. Będzie to dla Ciebie sposobność, by regularnie otrzymywać nowe treści, które będziemy publikować, a które będą głęboko zanurzone w Słowie Bożym. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie i zaangażowanie w naszą wspólnotę. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże aż do naszego kolejnego spotkania. Wasza obecność tutaj, Wasz czas i zaangażowanie mają dla mnie ogromne znaczenie. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia niebawem. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem.
zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.